же грозы наши, там враг твой ще окрив, як штор. Мучите, мучите, мучите. Przez całe swoje życie walczyłem o to, ażeby Polska była podmiotem, a nie przedmiotem historii. Swoją wojskową służbę zacząłem w 1919 roku jako dowódca pułku ułanów. Biłem się z Niemcami w Powstaniu Wielkopolskim, potem z bolszewicką Rosją na froncie wschodnim. Miałem wówczas 27 lat. Janku, która to jest załoga? To Kazik Burzyński. Z pułkownikiem Andersem. Dowódcą 15 łanów z Poznania. Coś szybko wrócili z tego rozpoznania. A kto to jest ten pułkownik Anders? Stary żołnierz. Jeszcze w armii carskiej był kapitanem. A po rewolucji walczył w pierwszym korpusie polskim jako dowódca szwadronu. Potem jako szef sztabu pierwszej dywizji strzelców. Do Poznania przyjechał razem z generałem Dowbor-Muśnickim organizować armię wielkopolską zaraz po wybuchu powstania. Potem był szefem sztabu. Do nas jakoś trafił rok temu. Świetny dowódca, równy gość. A kobiety za nim szaleją. Wojna z bolszewikami skończyła się dla mnie w lipcu 1920 roku ciężką raną. Zostałem ewakuowany do szpitala w Poznaniu. Do swojego 15 pułku ułanów poznańskich powróciłem już po zakończeniu walk. W kwietniu 1921 roku naczelny wódz, marszałek Józef Piłsudski, udekorował sztandar mojego pułku i mnie orderem Virtuti Militari. Odznaczył też moich żołnierzy. Zapamiętałem do dziś jego słowa. Tam, gdzie byliście, byliście doskonali. I historia lwią część zwycięstwa wam przypisać musi. W tej dziedzinie jesteście najlepszym pułkiem, jaki znam. Mówię to szczerze i otwarcie. Następnie brał udział w formowaniu oddziałów 1. Korpusu Polskiego, którym dowodził generał Józef Dowbor-Muśnicki. Po kapitulacji korpusu przed Niemcami wrócił do kraju i wstąpił do Wojska Polskiego. Szef Sztabu Armii Wielkopolskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1919, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, dowódca 15 pułku ułanów poznańskich.
Przyszły legendarny dowódca II Korpusu dowódcze ostrogi zdobywał na frontach I wojny światowej i w walkach o granice Rzeczypospolitej. Powołany w 1914 roku do armii rosyjskiej, przebył szlak bojowy od Prus Wschodnich przez pola bitewne sięgające brzegów Morza Czarnego. W latach 1917-1918 uczestniczył w tworzeniu oddziałów polskich w Rosji. Dowodził szwadronem w pierwszym pułku ułanów krechowieckich, wchodzącym w skład I Korpusu Polskiego generała Dowbor-Muśnickiego. Już wkrótce umiejętności wojskowe mógł oddać ojczyźnie wykuwającej z ręki. Polska była pierwszym narodem, który chwycił za broń w obronie wolności i niepodległości. Nie bylibyśmy godni tych setek tysięcy naszych braci i kolegów, polegli za Polskę, za to, że byli Polakami, oddali swoje życie, że dzisiaj przed tronu najwyższego pozostają święty Paweł. Niepodległość, honor, uczciwość i wolność. Śmierć jego okrywa żałobą społeczność polską. Która widziała w nim symbol patriotyzmu. Polska.